tygodni mamy całe mnóstwo atrakcji. W tym roku proponujemy zajęcia takie tematyczne, codziennie coś innego. I też mamy takie zajęcia otwarte dla wszystkich, czyli nie tylko dla tych, którzy zapisali się na ferie, ale też dla wszystkich dzieci ze wstępem oczywiście darmowym. Jest dużo zabaw, śmiechu, gier. Trochę jak szkoła, tylko że fajnie po prostu. Dla mnie najlepsze jest origami. Ponieważ bardzo lubię origami i w domu mam książkę, fajnie mi działa na palce. Jest dużo zabaw, śmiechu, bardzo fajnie się tu bawię z koleżankami. Chodzę tutaj już drugi dzień i bardzo mi się to podoba, ale bardziej mi fajnie się tu tańczy, takie taneczne rzeczy. Tutaj jest fajnie i jest dużo zabawek. Co roku jestem? Co roku jesteś? Który rok z kolei? Trzeci? Ja. Fajnie, fajnie. Są zajęcia tematyczne, na przykład z fotografii, będą zajęcia kulinarne, zajęcia z origami, cudeńka z papieru, będziemy bawić się w małych artystów, będziemy malować na sztalugach, będziemy wchodzić na scenę i bawić się w piosenkarzy, turniej karaoke się odbędzie, więc mnóstwo fajnych takich zajęć, myślę, atrakcyjnych dla dzieciaczków. I dodatkowo będzie też teatrzyk dla dzieci, to będzie wstęp darmowy dla wszystkich, przyjedzie do nas teatr aż z Krakowa. Mamy zajęcia zumby, otwarte też dla wszystkich dzieciaków. Ferie zakończymy balem karnawałowym. W bibliotece w tym roku ferie spędzamy pod hasłem od złości do radości, ponieważ dzieci mają, tak jak i dorośli zresztą, mają mały problem z uzewnętrznianiem siebie i mówieniem o tym, co czują, jak się czują, jakie są. Więc w tym roku postanowiliśmy właśnie czymś takim się zająć. Bawimy się w różnego rodzaju zabawy, które pomagają właśnie na przykład odreagować złe zachowania, czy na przykład wesoło się pobawić, czy na przykład wyrzucić strach, pozbyć się złych rzeczy, których się boimy. To chodzi, że na przykład pomagamy innym i trzeba gdzieś tutaj sobie układać. Na przykład takie odkładamy tutaj. Bo to jest złe, tak? Nie wolno. Zawsze staram się jak najbardziej. Tak. Powinno się starać. Powinno się starać. Ktoś rzuca komuś miłe rzeczy na kartce. To znaczy, że ktoś tutaj tobie może rzucić miłe rzecz? Miłe słowo, tak? No. Dużo zajęć plastycznych, technicznych, ruchowych, tak jak o dzisiaj zabawy z chustą, które dzieci uwielbiają, mogłyby się bawić codziennie. Planujemy także wizytę pań z kotkami. Pani nam opowie o kotkach, pokaże nam, jak o nie dbać. Oprócz tego mamy w planach panią, która pokaże dzieciom, jak bawić się drewnem, jak w nim wypalać, jakie piękne obrazki można tworzyć właśnie na takich plastrach z drzewa.